I proszę bardzo, i od razu odpalone i można grać. To jest tak piękne w konsoli, takie jak PS4. Jesteśmy, słuchajcie. Dobrze. Słuchajcie, ostatnio strasznie mnie ktoś tam strofował, że mam pójść w to drzewo i patrzeć w drzewa i coś tam się mi stworzy. No więc to kurwa nie było dobre miejsce, bo ja sobie to sposobnie sprawdziłem. Tu trzeba na ten kamerdulec, ten występek skalny podejść i jak sobie tu staniemy, to rzeczywiście można ujrzeć kurwa linię. Tutaj ją się da zobaczyć. Już pokazywałem, ale wiesz, mogę pokazać jeszcze raz. Taki oto kłonar. Tak, Nombix, ty zawsze masz dobre porady. Niech cię szlak. Więc to jest to jedno miejsce. Natomiast tu gdzieś prawdopodobnie jest jeszcze jedno. Wiem, że gdzieś jest jedno, tylko nie wiem do końca w którym miejscu. I to, o czym mówiłeś, możliwe, że jest, kurwa... Albo jest gdzieś tutaj, tylko że to nie jest w tym kierunku, w którym patrzyliśmy. Boże, te dźwięki tutaj. Idź do lasu, szukaj drzewa, dokładnie tak. No coś tu się powinno niby tworzyć, ale mi się to jakoś totalnie nie wygląda. A czy faktycznie, jak sobie człowiek odpadnie poradnik i zobaczy na oczy, na żywo, to już ma takie, o kurwa, no oczywiście, że to, o, proszę bardzo. To jest ta druga leśna skurwiozogadka. Wygląda jak ptajnik. Tak więc, żadna z tych dwóch nie była w tym miejscu, o którym ty mówiłeś, o tym drzewie. Ale no trudno, nieważne. I mówię, czasem wystarczy tylko zobaczyć to. No i proszę, mamy dwie więcej. Ja sobie to zapiszę w moim kajeciku, że mamy dwie więcej znalezione. Gdzie to było? Tu? Tutaj, proszę bardzo. Mono liczy bambusach. Mamy 13 zatem. Jeszcze zweryfikuję, żeby to było 13. Raz, dwa, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na... 13. Jest 13, jest 13. Dobrze. Słuchajcie, plan na dziś jest taki. Robimy świątynię. Robimy najpierw świątynię. Jak zrobimy świątynię, to... Idziemy chyba w kierunku zamku, tak mi się wydaje. Tutaj jest ten taki cypelek, ale wydaje mi się, że tu chyba nie było nic do roboty. Ja jeszcze tak zerknijmy. Ale wydaje mi się, że tu nic konkretnego nie było. A wiem, tam w ogóle są w tej bambusowej dżungli są jeszcze, kurde, te takie do odsłuchiwania kasety, ale zaraz tam podejdziemy. O właśnie, ten tutaj po kielich sięga, ale stąd i tak nic nie widać, mam wrażenie. Stąd i tak niczego nie widać. Mam wrażenie. Wiem, że coś z tymi jest, nie? Ziuk, 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 ale nie umiem tego ogarnąć póki co. Może to jednak z łódki trzeba będzie. Tego też nie umiem odpalić, szczerze mówiąc. Nie wiem, z którego miejsca to trzeba zrobić, ale patrzcie, że tu jest takie... Aż nam tu kazało dojść i co? I po co? Nic tu nie ma. No wiem, że ten fort w jakiś sposób daje zagadkę, nie? Ale... Kropki nie widzę. Koper ciustkuje znowu. Ciustkę na święta, dobrze. Szukaj węży na piasku? Ale takich węży, czy coś, co ma kształt węża? Ale tu na tej wyspie, czy... Znaczy, to nie jest wyspa, to jest cypelek. Na cypelku, czy przed cypelkiem, na wejściu do cypelku? Where's the snake? Nie wierzę.
Ty weź ze mnie się nie żartuj se. Dobrze, idźmy zatem, słuchajcie, do świątyni. Mówiliście, że ponoć jest taka prosta, więc zobaczymy, czy coś tam ogarniemy. Ale czekajcie, jeszcze tak patrzę, czy z daleka ja tutaj coś mogę? Wiecie, że jakiś ten teges tylko stąd widać, czy coś? Że tu większość jest, kurwa, tak jakby zrobiona. Dobra, idźmy. Świątynia Hopsasa. Bardzo możliwe. Ciekawe, czy... Nie, stąd nie widać. Tak, tuśmy sobie ostatnio otwarli, ale to się nie otworzyło, ale tu jeszcze mamy drugie do otwarcia. Dobra. Tu mamy zablokowane. Tu mamy takie rzeczy. Właściwie ten ogród nie mam pojęcia, po co otworzyliśmy, ale tutaj są, patrzcie, do zrobienia. Okej, tylko pewnie to trzeba przez te dziurki patrzeć może? Ty, tu jakie coś jest, kurwa. Widać... Buzie widzę w tym. Człowieka widać. Tu też widać, patrzcie, tu jest pani. Tu ma rękę. Tu gdzieś powinna być głowa, tułów. Udo. I nóżka. Ale dobra, rozumiem, że to jeszcze będziemy ogarniać. Na razie się rozglądam. O, możemy sobie skrunt Astermix się otworzyć. Dziękuję bardzo. Patrzę, gdzie co jeszcze. Ta chmura wygląda tak, że coś tam powinno z niej być, nie? O, to jest takie, o. Coś to powinno z któregoś miejsca być, chociaż nie, może już to wykorzystywaliśmy. O, tutaj widzę też będzie linia do znalezienia. Ale zapewne to będzie ze środka wszystko widoczne? Nie jestem pewien. Siedzę w fotelu przykryty kołderką. Jak odpadnę, to proszę mnie nie budzić. Dobrze. Ja cię nie obudzę. Nie mam pojęcia, jak miałbym to zrobić. O, patrzcie, już tu jakieś takie, kurde, gałązki widać. Coś tu gdzieś, coś ten teges, ale od czego tu zacząć? Tu jakieś żółte linie już są. Drzewo. Ha! Ale to też jest zagadka, patrzcie. Nieźle. A, nie, bo musi być, te muszą być obydwa, sorry. Nie zrobię, no bo mi drzewo przeszkadza. Lol. Ciekawe, jak to zrobić? Zawsze to drzewo będzie mi blokować linię, więc nie mogę zrobić obydwu. No bardzo ciekawe. Kurde, tutaj się otworzyła nam się ta świątynia, ale tu nic nie mam do zrobienia. Takiego oczywistego, żeby coś zacząć. Myślałem, że przez jakieś dziury w ścianie coś zobaczymy, ale tu, kurwa, nie mam dziur żadnych. To mi to nic nie daje. Zaśpiewaj magowi kołysankę. O nie. Serio. Ej, ale z tamtej strony widziałem dziury w ścianie. Aha, myślałem, że przez tą... No na przykład tu jest taka dziura, ale z drugiej strony nie ma. Coś tu nie współgra. Okej, wygląda na to, że po prostu powinienem to ogarnąć. Te trzy i dopiero to się odblokuje coś w środku. Najwyraźniej. Tylko, że... Kij wie, co tu zrobić. Trzeba by chyba od tamtej z drugiej strony podejść. Lulajże, maguniu! Lulajże, maguniu. O mój Boże. Przepiękne. Dobra. Przejść do góry. Ty, ale ja rozumiem, że to drzewo da się zrobić jakoś, nie? Na pewno.
Najpierw środek? A myślałem, że najpierw, kurde, tutaj coś, czekajcie. Chcę najpierw sobie zobaczyć tutaj, jak to wygląda, no bo ten ogród nie bez powodu otworzyłem, nie? No i na przykład tutaj możemy uznać, że chociażby te krzaczki w jakiś sposób nam nie pozwalają przejść, ale tutaj dalej już nie ma nic takiego, co by nam blokowało, co by nam dawało jakiś oczywiste rozwiązanie. Ogrodzie na ziemi jest plenerówka. To tyle to ja wiem, tylko ja nie wiem, jak ją, z której strony na nią spojrzeć, żeby ją zrobić, tak szczerze mówiąc, bo już tu się przyglądałem. No i mi to jakby kółko nie bardzo chce powstać, nie? O, chyba, że teraz? Nie, tak już patrzyliśmy i właśnie nie powstaje to kółko jakoś tak dziwnie. Ja je widzę, ale gra go nie widzi. No dla gry to nie jest... Chyba, że tu. A, dobra, jest wężyk. Okej, okay, poleciało do tamtego. Nie tylko działająco jakieś coś do pisania, bo... Okej, okay, dobra, czyli mamy 14. Świetnie. Plenerówka to jest zagadka, która jest w plenerze, bo generalnie wszystko w tej grze jest zagadką na zasadzie, jest jakaś duża kropka i od niej odchodzi linia, która może się plątać. I każda zagadka się rozwiązuje w ten sam sposób, ale niektóre są po prostu na zasadzie perspektywy gdzieś w plenerze, w sensie nie są to oczywiste zagadki, tylko na przykład właśnie coś takiego jak tutaj żeśmy zrobili, tak? Czyli musi być ta kropka, od której musisz zacząć i potem sobie leci kreska. I te plenerówki się w takich monolitach czarnych potem zbierają. Znaczy najpierw, kurde, do środka by się przydało pójść. Ewiksja, co? Koniec już? Jak to koniec? Jak żeśmy dopiero grać zaczęli, spokojnie. O, tutaj też coś można niby odblokować. A, tu jest laser w środku ukryty. Okej, okay, dobra, to już wszystko wiem. Tylko nie wiem, jak zacząć tą świątynię robić. O, to jak tutaj, nie? To jest najprostszy rodzaj zagadki, jaki może być. Po prostu, no wiesz, co masz robić, tak? Natomiast wszystkie inne mają jakieś zasady. Na przykład tutaj mam takie kropeczki, które muszę ogarnąć, tylko że no nie mam jak. Pójdę tu, to nie ogarnie mi tego. No chyba, że zasłonię to. To też nie, niestety. Zasłonięcie mi nic nie daje, ale nie mogę się przemieszczać podczas tego, jak zagadka mi leci. Czy powinienem gdzieś wejść wyżej, czy kurde, jaki chuj? O, tutaj widzę jakąś postać, ale co mi z tego, jakby nie było zagadek, które by temu odpowiadały. Dalszy, no nie mogę zacząć od tej strony, bo to nie jest początek. Początek to jest tylko to. A, kurwa, no dobra. Lol. Nie mam pojęcia, dlaczego nie mogłem tego obczaić na początku, dobra. Tu się jakieś, kurde, parawany zaciskają, a te się otworzyły. Okej, okay, dobra. No dobra. Tu mamy jedno. Tylko mam wrażenie, że to akurat ta strona mi nic nie dała. Bo mamy to tak połączone. Aha, czyli zawsze się otwiera... Rozumiecie, zamknięte, 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 a ta jest otwarta. Ale to jest za wcześnie na tą. Za wcześnie na to. No ale właśnie, jak mam najpierw otworzyć teraz? No dobra, to dobra. Otworzymy sobie najpierw tamtą stronę. Tak, 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 z każdej da się otworzyć. Jasne, jasne. Czaję. Ale możemy oczywiście otworzyć tylko jedno naraz. Tam się coś przesuwa. O, to się podnosi.
Tutaj się opuszczają, dobra. Okej, okay. Tu widzę jakiegoś biegnącego człowieka. I to już tam leci, okej, okay. Ciekawie, czyli 15. Zaraz zrobimy ten pylon. Jeden, dobra, tu mamy jedno. Tu powinniśmy mieć drugie. A, musi się jeszcze to zgrać. Widzicie tam na tym, bo to są jakieś takie arbuzy, melony, jak to nazwać. To musi się zgrać z tym małym dziadostwem. Teraz. Szesnaście. Czy to będą same te, same... Tak, widzę właśnie, że to są same plenerówki. I tutaj to samo mamy też wycięcia. Ale jak zrobimy tak, to możemy... Gówno możemy. Coś tutaj... Coś mnie tutaj brakuje. Nie mogę przejść przez to. No właśnie tak mi się wydaje, że trzeba by podczas zamykania ruszyć. No to czekajcie. O, teraz. Tu zrobimy tak. Jak się zaczną zamykać, to będziemy mogli... Tylko teraz musimy się szybko ustawić. Zacząć, dojść tutaj. Widzicie, ten mały fragment będzie nam teraz zjeżdżał na dół. Tak, i tą drugą część tego kielicha żeśmy widzieli od samego początku. Więc czekamy. Okej. 17. Jeszcze trzech brakuje tylko. Nieźle. Dobra, natomiast teraz się otworzyły tutaj, no i w końcu widzimy... jaki ładny cień. W końcu będziemy mogli zobaczyć, jak tu mamy przejść. Tylko jeszcze musimy odpowiednią odległość znaleźć na to. Seriously? Aż tak daleko, czy... Nie jestem pewien, bo nie widzę tego kółka. Nie, teraz jest za daleko. Muszę przecież widzieć to. Nie pasuje mi coś tutaj. Nie no, tak po prostu powinienem zrobić. Dobra. Wiem, że muszę się mocno oddalić. Halo. Dobra, następna zagadka. Nie, musimy to kółko gdzieś mieć umiejscowione po prostu. No, tak być nie może, ale tutaj widzę... Dobra, jest otwarty, znaczy jest okrągły otwór po prostu pod to. Przygotowany. Ha? Co ci nie pasuje? A może tu powinno być jakoś tak... Ja wiem... Bliżej, dalej, może ten górny nie powinien być. Dobra, czekajcie, możemy jeszcze raz? Czy nie? Czy muszę ten poprawić najpierw? Ojej... Zostaliśmy na Mikołaja. Cóż, no. To co każdy rodzic dostaje na Mikołaja. I nic. Jak se je kupiłeś, to nie musz. Dobra, tu jest urwana gałąź. I wydaje mi się, że po prostu to powinno tutaj być, ale zostało urwane przez jakiegoś hultaja, więc musimy to ominąć. Dla pewności ominę też tutaj. I teraz już mamy. Tak, tam u góry też było urwane. O, przecudownie. Tu już gówno widać. Poza tym, że wiemy jak zacząć. Chociaż niekoniecznie. Wiemy jak zacząć, ale przecież z tej strony będziemy to widzieć, tylko że no będzie to... Okej, to jest taki zwykły zygzak.
Raz, dwa, trzy i cztery do końca. Raz, dwa, trzy i cztery do końca, czyli trzy. Szlak jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i cztery do końca. Jej! Wszędzie gdzieś się coś otwiera. Aha, teraz mi się otworzyło przejście tu. Czy w jakimś konkretnym celu? Czy po prostu powinienem... Może ja to w złej kolejności teraz, wiecie, zrobiłem. Po prostu. No ale nieistotne. Otwarte. No właśnie tak mi się wydaje, że tylko skrót po prostu się zrobił. No ale dobra, mamy to, ale teraz stąd poszło na skrót, ale stąd poszło też gdzieś tam do góry. I to, co poszło do góry, zaraz zobaczymy, gdzie i dokąd idzie. Dotąd! Okej, dobra. I tu, jak rozumiem, trzeba się będzie jakoś tak ładnie ustawić, żeby to ogarnąć. Dobra. Nie no, u nas znowu to tak, że ten... Na Mikołaja raczej nic z Anią nie dajemy, natomiast... natomiast... prezenty na święta sobie już kupujemy nawzajem. Właśnie nie nawzajem, tylko sami sobie. W sensie już ustaliliśmy, co? Okej, gdzie jest kropka? Tu jest kropka. Więc ja sobie coś kupię, Ania sobie coś kupi, oboje jesteśmy zadowoleni. Przeszkadza mnie to. No nie czaję. Jest tu coś innego, przez co mam popatrzeć na to? Ach, może to? Jezu. Jakoś tak? Ale to kurwa się tak pokrywa, że ja nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Nie. No bo tak to nie może być, bo to nie ma sensu. Tak jakoś, ale kurde... Tak czy tak? Nie, tak nie może być, bo się... Czekajcie, może bliżej po prostu stanę. A, dobra, to ma większy sens. Teraz przynajmniej coś widać. Tak, dobra. Okej, ogarnięte. Teraz tu. Trzeba ogarnąć, które gałązki są do czego. Gdzie jest wyjście? Tam jest wyjście. Bo drugie będą do tego, nie? Przypuszczalnie raczej to jakoś, tak? O! A czy to nie raczej właśnie w ten sposób mam pojechać teraz, jak gałęzie mi się ułożyły? Ale jak to, kurwa, weź to zapamiętaj teraz, człowieku. Czy zapamiętaj, po prostu mogę sobie to narysować na czymś, nie? Oczywiście. Chwila. Kawę dopiję. Siemanko, Ezris. Jaki wierszyk na Mikołaja? Życzę wam pogody ducha, co byś tej nocy bez wiagry... Aha, dziewczę, niech poczuje... Boże, święty Michał. Zmieniłeś się w totalnego wujaszka, powiem ci, kurwa. To jest, słuchajcie, ten wiek, gdzie człowiek zaczyna się zmieniać w tego chujowego wujka na weselu, który wiecznie opowiada chujowe, zboczone żarty. To właśnie dotarliśmy do tego celu. Czy do tego momentu. Jacek to opowiada. No bo Jacek od zawsze ma taki humor. A, źle, przepraszam. Tak. Tutaj pyk, ty. No, kurwa, pros ze mnie jest. No i teraz pytanie. Jak tutaj?
Czy to nam ma wskazać? Tak, to ma nam wskazać chyba. Bo ta gałąź ma takie zgrubienie tutaj, które by zdawało się być tym. Ale brakuje tutaj, kurwa, połączenia. O szlak tu chodzi. Nie wiem, no to jakby nie ma całości. To właśnie gówno, tu muszę iść jak gałęzi, a nie unikać gałęzi. Ale kurwa, tu nie wiem, nie, bo to nie pasuje, to by pasowało, tylko nie rozumiem, dlaczego jest przerwane i jak ja chcę to wykoncypować. Gdzie jest moja kredka? Jest. Zaczynamy tu. Na pewno idziemy dwa razy w lewo. I potem w dół. Tylko kurwa, które dół? Ja co tu kaman? Na ziemię zobacz. A, złamana gałązka. Na jakiś paścierz coś tu złamał. Bo tu mam tak. I pewnie to stąd szło do góry. Dwa do góry. Prawo góra, prawo góra. Nie, to nie mogło stąd iść. Jej, o, Michał, dziękuję ci bardzo. Za subika. Dziękuję, dziękuję. Jezus, nie, to... A, przepraszam, Michał zgiftował Alka. No to dziękuję ci bardzo, Michał. Gratuluję, Kubuś, za subika. Witam, widzę, jakąś komitywę złapaliście u mnie na streamach. Dobra, ja muszę sobie to teraz wykoncypować, gdzie to powinno być. Czyli tak, dwa mam tu, tak, jeden w dół, tak, i dwa w dół, albo dwa w dół, albo tak, tak i tak. I teraz muszę wykminić, gdzie ta gałązka pasuje. Skoro dwa razy musi się przesunąć w prawo, tak, raz w prawo i drugi raz w prawo. Raz w prawo i drugi raz w prawo i do góry, to gdzie ona będzie pasować? Tu nieba by się łączyła, chociaż chuj wie, może się połączyć. Dwa do góry. Jeżeli dwa do góry przyjmiemy przy skrajnej lewej stronie, to wtedy będzie się kurwa zazębiać, to bez sensu. Czyli musimy uznać, że to jest tutaj. Dwa do góry, znaczy chuj wie tak naprawdę. Chociaż nie, to może być do góry nogami, albo w bok, albo chuj wie. Jezus Maria, nie wiem. Skąd to zostało urwane? To nie ma sensu. Jak spróbuj unikać? Nie, 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 nie. Nie, proszę mi tu kurwa nic nie mylić. Czyli ta gałązka ma taki kształt. Tak, 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 tak. Odnośnie gry, jak z bratem mógłbyś pograć w Little Company. No właśnie widziałem to kurwa, ale no właśnie... Tak, o, jaka fajna gra, niestety możliwa tylko do zagrania z innymi, kurwa, nie mam znajomych. Nie no, mam, ale ciężko ten, ale faktycznie może z Morcinem dałoby się w to ograć. Kurwa, no gdzie ta gałąź pasuje? Ej, no autentycznie... Tak, tak, oczywiście, wszyscy by chcieli grać, tylko to... To nie na tym polega. Znaczy, to nie o to w tym chodzi. Raz, dwa. Tu, 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 tu. Okej, chyba kurwa widzę. Tak mi się wydaje, że widzę. Dwa w dół stąd. Raz, dwa, raz, dwa. Dobra, spróbujmy.
dwa tu, tak, 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 dwa w dół. Tu jest ta złamana gałązka i teraz tak. Jestem inteligentny. Nombix, nic nie wiesz. Kazałeś mi unikać gałązek, a to gówno, prawda. Dobra, tutaj chyba... Gdzie mi to poszło? Teraz mi to poszło tu. Okej, okay. I teraz rozumiem, że mam coś tu odblokować. Co tu się dzieje? Już! Okej, okay, już odblokowałem laser kolejny. No dobra. Bardzo ciekawe. No i patrząc tu, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, czterech jeszcze brakuje, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, gdzie ten się pojawi. Ale tu coś jest jeszcze z tymi... z tymi, tymi, nie? Spróbujmy otworzyć sobie teraz tu. Tak, dobra, możemy spróbować zrobić ten jeden monolit, macie rację. Bo się zastanawiam, o co chodzi z tym, że tutaj widać jakieś postacie, ale to nie są, wiecie... To nie jest takie rozwiązanie zagadki jak... Chociaż właściwie tu jest kropka. Jakby nie było, nie? Koperek jest mięciutki, tuściut. Nie jest, znaczy jak się nażre, to jest taki ten, nie? No bo ta głowa to jest jakby kropka. Jak chcesz, to jest Little Company w mojej bibliotece? Okej, okay, dobra, no to zobaczymy ten. Zastanowimy się z Morcinem, nie? To jeszcze druga osoba też musi mieć. Ale wygląda to śmiesznie, ale to jest, wiecie, taka gra typu właśnie fajna koncepcja, wykonanie ziemniakowate i... No i zobaczymy. Wydaje mi się, że kurde, ja to powinien tutaj mieć zostawione zamknięte. Jak go miczasz, to się ten tusz przesuwa pod jego miękkim futerkiem. On ma dużo skóry, mam wrażenie, po prostu. Magica uczyła, żeby nie krzywdzić problemu. Ja w ogóle z Morcinem grałem w Magicę, tylko myśmy tego nie nagrywali. To było bardzo dawno temu. Ja nagrywałem, a Morcin był raczej dzieciakiem. O, czy ja sobie to mogę teraz otworzyć z powrotem? He, chuja se otworzę. No trudno. Bo to było tylko zejście tutaj na dół. Kot tam nie leży, nie ma ładowarki. Jak to? Przecież jest ten, przy... od strony okna jest kabel, leży. Właściwie mój telefon jest chyba tam wpięty. Mój telefon powinien leżeć na łóżku wpięty albo pod łóżkiem wpięty. Dobra, tu mamy wszystkie. Tu nam zostały dwa jakieś. W kierunku, kurwa, tam. Tu mamy jeden. Gdzieś tam na dżunglę. No tak nie ma... Dobra. Słuchajcie, muszę iść uratować sytuację. Niestety. Żona wzywa. Zaraz do was wracam. A wy rozkmincie, gdzie są pozostałe zagadki do tych monolitów.
Okej, już jestem. Dobra. Gdzie szukać zatem tych zagadek? Przyjmę wszelkie podpowiedzi. Ja myślałem, że to nam się, wiecie, opuści na dół, jak to zrobimy, ale gówno z tego wyszło. Zastanawiam się, czy... O! Proszę bardzo. Tu możemy sobie zrobić drugą. No to mamy. Natomiast tu gdzieś jeszcze pokazuje jakąś jakiś taki na wprost coś. Dobra. Tu nam jakieś prostą linię pokazuje. Jedącą od dołu do góry. Albo jest szklanka na drodze, albo ktoś jeździć nie umie. Albo jedno i drugie, niestety. To jest taki standardzik. Jak tylko troszkę popada, albo śnieg spadnie, to jebut, kurwa, nikt jeździć nie umie. Jak ja to uwielbiam właśnie. Tak, to był puszki z zaskoczenia. Po prostu potrzebowałem zastępstwa. Ojej, marznące opady, jeszcze lepiej. Bardzo nam to wszystko potrzebne. Dobra, tu mamy jakiś taki od dołu. I w górę idący. No trochę jak to, nie? To siup, siup. Ale nie widzę nigdzie kropy. Dobra, jakiś ktoś coś pomysły ma na zrobienie tych plenerówek, czy nie? Nie, jak nie, to lecimy dalej. Chociaż istotnie fajnie byłoby tutaj zrobić całość. O, już blisko. A krzaki na ziemi. Tu to w ogóle co jest, kurwa? Dziura jakaś w tych korzeniach. Krzaki, krzaki. Które krzaki? Tak soczyście wygląda, jakby coś ten, nie? W lesie krzaki na ziemi. Jest tu jakieś przejście? Gdzieś tu było jakieś wyjście z tego labiryntu. Okej, cofnęliśmy się. Teraz możemy stąd wyjść. No i już, czekaj, chciałem od drugiej strony tutaj podejść. Niestety problematyczne jest to, że tak... Trzeba łazić w te i we w te. Cholera jedna, dobra. Nadrobiłem tylko drugiej bez sensu. Jest, przez chwilę mi się wydawało, że ktoś biegnie, ale to woda tutaj tylko płynie. Ale jest coś takiego, nie wiem, przynajmniej ja mam coś takiego dziwne poczucie, że jeżeli... Gramy sobie w grę, w którym wiemy, że nie ma żadnych innych postaci, nie? Takich, powiedzmy, humanoidalnych, jak coś, to spotykamy jakieś rzeźby tylko i nagle by ktoś biegł i byłoby takie, o kurwa, przecież tu nie powinno nikogo być. Co chcesz?
się dobijał. No tak, z tej strony nic nie zobaczę. Zastanawiam się, co z tym prostym kształtem, bo on tak się wydaje być aż za prosty, w sensie, że powinien być w chuj widoczny. Ale jakoś ja go tutaj nie widzę. Chyba, że ta droga w jakiś sposób... O! O, o, o! Proszę bardzo, jest. Dobra. Czyli to mamy, czyli tak naprawdę w tym lesie jeszcze nam zostało jakaś jedna rzecz do znalezienia. Jaki został? No taki... zaraz ci pokażę, który, tylko muszę tam się wrócić, ten popierdolony. Idzie od dołu tak jakby, takim lekkim zygzakiem, a potem idzie w kształcie takiego spadzistego dachu domu. Do góry, po skosie i potem w dół po skosie. Tyn, o właśnie. Najpierw takie wigu-wigu, a potem takie siup-siup. Czekaj, się przy nim stanę. No tu gdzieś pokazuję. No to ja wiem, że w lesie, już to ustaliliśmy, że jest gdzieś w lesie. I właściwie ten spadzisty wygląda trochę jak to. Nie? Raz, raz. Ale wydaje mi się, że już to wykorzystywaliśmy, plus tego wigu-wigu nie widzę nigdzie. O, gdzieś tam wertuje. Na drzewach. No ale kurde, na drzewach to już wszystkie robiliśmy, chyba że... No nie wiem, no przypatruję się. Szczególnie widzę kropkę. A cicho tam! Gołębie cholerne. No te już raczej robiliśmy wszystkie. Mi się zdaje. Z tymi liniami. Tu były cztery. Koło ogrodu, no to muszę iść tam znowu na drugą stronę teraz. Znaczy wszystkie te cztery, które były... tutaj raczej kropki nie uzyskam. Wszystkie te, które tam były cztery właśnie z tych linii. No jak mówisz koło ogrodu, to jakoś tak nie bardzo. Może z tej strony... Nie, to już robiliśmy. Czyli od tego ogródka jednak, czyli niepotrzebnie tu lazłem. Tak mi się właśnie wydawało, że coś... No dobra, idziemy. Od ogródka i drzewo z korzeniami na wierzchu. No tu są takie drzewka z korzeniami na wierzchu. Nie wiem, czy to o te chodzi. Żeby za tymi drzewami jakby w lewo... Okej, no dobra, już tam wracam. Szukam kropki. Wow! O, siemanko, Kryształ. A dziękuję bardzo serdecznie. 3 lata by miło, dziękuję bardzo serdecznie. Nowa blaszunia fioletowo-biała jest zrobiona, także możesz teraz nią nacieszyć oko. O ile się wyświetla, bo nie wiem, czy już się przeładowało wszystko. K
Okej, no jestem przy tych korzeniach. A, chwila, bo tutaj widzę takie... Takie coś tu widzę. Tu jest jakby koniec. Tu idzie, ale nie widzę kropki. Kropka się musi jakoś nam stworzyć. Kurwa, niby jest, ale nie chwyci tego tak. Brakuje mi tu kawałka zieleni. Jest nowa blacha, dokładnie. Robiliśmy dzisiaj. Na początku streama. No kurde, widzę kropkę, ale ta kropka, brakuje jej kawałka zieleni. Nie? Tu? Przez to nie mam jak... Jak tego zacząć? Nie ma tu kucania, żebym sobie mógł tym krzakiem pomóc. A to ja wiem, że perspektywa ważna. Jak już wykminiłem, co trzeba zrobić. Tu, ten liść jest odrobinę zielony na końcu. Jest, siadło. Proszę państwa. Mamy to. Gites. Uiii. No to mamy ten pierwszy, ten jeden pylon. Mamy, słuchajcie, zrobiony w 100%. Czy we związku z tym coś się w ogóle z nim stanie, czy... O, teraz się zrobił biały. Podejdźmy tam. Niestety dużo chodzenia. To obelisk to też można nazwać. Ja to mówię monolit albo pylon. Jeden chuj. Mam filmik na wszystkie obeliski. 135 zagadek. Shit. Okej, no dobra, zrobił się biały. Czyli ten mamy zaliczony. Ja sobie tutaj napiszę. Jest 20 na 20. Ten mamy zaliczony. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 monolitów mi się udało znaleźć. Ale tu 135 raczej nie ma. 20, 40, 70, 80, 90, 100, 112 z tego co liczę. Czy jeszcze jakiś jeden gdzieś chujek się ukrył. Dobra, słuchajcie, świątynia zrobiona. A nie, chwila, ale jeszcze co z tymi postaciami? Czy ja coś z tymi postaciami mam zrobić, czy kurwa? Czy tu jest cokolwiek do zrobienia, czy to tylko taki był, taka zmyłka? W sensie, otworzyliśmy te okna, nie? No i tutaj mi się coś pokazują, jakieś postacie, ale czy ja mam cokolwiek robić z tym? Czy nie? Mam wrażenie, że dopiero jak to jest zasunięte, to coś tam konkretnie widać, ale i tak nic z tego nie możemy za bardzo uzyskać. Poza tym, że oczywiście widzę tam jakąś, nie wiem, postać czy coś. To co mi z tego? Mogę to nawet jakoś tam dopasować. Ale... Czy to mi coś daje? Absolutnie nie. Też na pewno jakoś da się coś tu ustawić. Tylko nie wiem po co. Tak po prostu dla zabawy, że o, popatrz. Tak, teraz widać taką jakby kobietę, czy to anioł, czy bardziej harpię, nie? Bo popatrzcie na te... Nie, tu jest, to już widzieliśmy, że jest kobieta, tu ma skrzydła, natomiast tutaj ma taką brzydką nogę, więc to taka harpia bardziej. Tylko pytanie, czy to czemukolwiek służy, czy nie, czy tak po prostu jest. Skończyłem rozkminiać zagadki w kalendarzu adwentowym, teraz tutaj rozkminię. Widzisz, dobra, idźmy w kierunku zamku, bo nie mam pojęcia, czy z tym mamy coś do roboty. Idźmy do zamku, bo... Zamek, fort, no zamek, powiedzmy, że tam to jest fort, to jest zamek. Zobaczmy, jak to wygląda tu. No ewidentnie jest różna ilość tych laserów. Wydaje się, że 3 by nam brakowało jakoś, no nieważne. Chodźmy zobaczyć na zamek.
To jest w ogóle taka ścieżka. Ona wygląda jakby była, wiecie, zakończeniem zagadki, tylko nie ma kropki do niej. Może z góry będzie ta kropka widoczna. Chodźmy do zamczyska. Tak, wszędzie te plenerówki, no. Dokładnie, dobra. Tu pozamykane są ogrody. Co mamy niezamknięte? O, tu jest labirynt jeszcze. Fajnie. Tu jest kolejny. Zamek składający się po prostu z labiryntów. Cudownie. Ty kurwa, tam coś siedzi na drzewie. Ja pierdolę, pojebane to. Okej. Strasznie dużo postaci tutaj. Tu ktoś kogoś zabija, tam król siedzi. To wygląda jak, wiecie, jak już plenerówka. Dobra, stąd na razie zejdźmy. No tam coś ewidentnie siedzi na tym drzewie. Trochę to straszne. Zastanawiam się, czy jeszcze z tej perspektywy coś... No ścieżkę widać, ale no kropki nie ma, to pewnie... O, cześć Ola, siemaneczko. Tak, tak, kropkę szklaną też widziałem, ale nie, no z tej perspektywy się tego ująć nie da. To jest to, nie? O! O, zajebiście, tutaj zagadka po prostu polega na tym, że musimy ją przejść. Aha, i te... O, shit. No dobra, teraz wszystko tam się... Aha, w ten sposób, kurde, patrzcie jak to... A, teraz widzimy, dobra, możemy to zresetować. Pewnie to jest reset. Dobra, musimy wykminić, jak to przejść, żeby... Żeby zdobyć te jeszcze te dwie kropki. Nie mamy tutaj kropki tej, więc tak, pojedziemy tu, tutaj, tu, zrobimy sobie tak, zrobimy tak, 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 tak. Jest całkiem prosta sprawa. Tylko musimy to narysować, czyli kropka, dwie, przechodzimy tak, potem raz tak, tutaj, tutaj, do góry. Potem dwa w lewo, tak, czyli będę tu, potem dwa w dół, raz, dwa, potem raz w lewo, znowu w dół, w prawo, w dół, dwa razy w lewo i potem trzy razy do góry, w prawo i do góry. Ewentualnie ten ostatni można jakoś inaczej zrobić. No i dobra. Wygląda, że prosto, czyli tak, raz, dwa, następnie przechodzimy tędy, tędy, tutaj, przechodzimy tu, teraz tak, 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 w ten sposób, oczywiście nie może się pokrywać, więc teraz tak, i albo możemy... przejść tą stroną, albo tą stroną. A, król sobie tu siedzi, królowa chyba tu. No i istotne, którędy chyba tak wystarczy. Uiii, dzień dobry. Jezus Maria, troszkę się tylko... Tylko się troszkę stresuję, że wszystkie postacie tutaj są takie nieruchome. Nieprzyjemnie, dobra, chodźmy dalej. Nie przyglądam się im zbytnio. Nie. Dobra. Okej, okay, tutaj podobnie. Znowu kropki nie mamy. Musimy wykminić planszę. I musimy to przedzielić. Tylko czekajcie, to są... Białe od czarnych musimy oddzielić. Aha, widzę, tylko tutaj się nam nie do końca coś zgadza. Na przykład to jest rozbite. Więc tu nie przejdziemy. Tam też nie przejdziemy, bo mamy... Widzicie, tutaj się nie przyda przejść. Tu się... tu można.
Tu można zaznaczyć, ale nie można przejść przez to. Czyli zróbmy sobie... Spróbujmy sobie to ogarnąć na planszy, jak to... Gdzież to jest? Tutaj. Jak to wygląda na tej planszy? Chwila. Długopis. Muszę mieć przynajmniej dwa kolory, słuchajcie. Raz. Powiem wam, że jakbym był bardziej, wiecie, skupionym streamerem na streamowaniu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to bym faktycznie ogarnął tak, żeby móc tutaj mieć kartki, mieć kamerę z góry i żebyście mogli widzieć, co ja właściwie w tym momencie robię. To by było super. Dobra, czyli musimy tak, czyli do pierwszego możemy przejść, natomiast tutaj jest rozwalone. Muszę sobie zaznaczyć, które są rozwalone. I to jest rozwalone, tak jakby, jak jest wyjście. Wyjście jest w tą stronę. To jest rozwalone tu. Dobra. Teraz możemy to zresetować. Właśnie skończyłem Residenta na YouTube, nie będę się za bardzo udzielać, bo jestem wypompowana z życia. Nie dość, że po 12 godzinach na bloku to jeszcze zadanie od siostry, dostarczone zamówienia z piernikami, odebrane zamówienia ze świeczkami, teraz dziki szał, bo jutro o 7 rakieta na handel piernikowo-balsamowy. Ja już nie wiem, jak się nazywam. Dlatego usunęłaś swoje imię z niku, tak? No cóż. A, wypuszczam. Dobra, teraz tak, jak te białe ogarnąć od czarnych? Tu możemy sobie rozdzielić. To możemy, okej, możemy zrobić tak. Wtedy białe oddzielimy tak. Tutaj. Zrobię tak, ale to wtedy się nie oddzieli. No, tu mogę zejść na dół. Mogę po prostu tak zrobić. OK. Możemy przejść tędy. Oddzielimy białe tak. Przejdziemy tu. Wrócimy tak. Wrócimy na sam dół i oddzielimy te białe od tych czarnych. Całkiem prosty plan. Tu dwa do przodu, czyli dotąd. Teraz musimy objechać te czarne dookoła. Jeszcze jeden. Aha, nie wiem, czy to mi zaliczy w takim razie. No, mam nadzieję, że zaliczy. To muszę do samego końca. Oż kurwa. No gdzie mi tam poleciał? Tak chciałem zrobić. Ale nie zaliczę, bo jakoś tak dziwne coś mi tu powstało. Ale pojebany. Ale generalnie widzicie, że to się udało. Natomiast... No ścieżki jako takiej nie mam tutaj. Trzeba być bardzo, widzę, ostrożnym. No okej, mamy to. Że tu jakiś chłop z worami idzie. To co za dziadostwo wystaje? A, pewnie jakieś tutaj montowanie, do montowania jakieś belki. O Jezu, następna taka zagadka. Dobra, czekajcie, bo tu mamy jakieś przejście, widzę. Jej! Morze! Myślicie, że w tym jest zagadka jakaś? W tych zawijasach tutaj? Tak to by wyglądało, ale nie wiem, czy ja tu kropkę gdzieś znajdę teraz. Nie widzę kropki. To wygląda jak jakaś... Patrzcie, czy to jest ośmiornica. Oczy, ten bukłak i tutaj ma takie nogi rozchodzące się. To jest ośmiornica. Cześć, Wola, siemanko. To w ogóle jakaś skrzynia ze skarbem, kurde, czy co?
Nie, kanapa. No spoko, można sobie usiąść i patrzeć na jakieś wraki. Wygląda jakby, wiecie, pamiętacie tą sytuację, gdzie gość za blisko podpłynął jakimś tam statkiem wycieczkowym, bo jakiś duperze w kabinie chciał pokazać, że o, patrz jak kurde, możemy sobie blisko wyspy podpłynąć. No i zatopił ten statek, nie? Jakieś Concordia to się nazywało, czy coś. Dobra, tutaj jest zagadka, ale z tej perspektywy tego nie ogarnę. Chodźmy jeszcze tutaj się przejść. Aha, o tu w ogóle jeszcze mamy resztę tych bagien, na którą nie zachodziliśmy. Kurde mol. Dobra, wraki statków ogarniemy później. Na razie bawimy się zamkiem. Jeśli widzisz pojebane zawijasy, to bezpiecznie możesz założyć to plenerówka. Tak też zakładam. Tylko kurde... No, patrzcie, stąd za choinek nie widać. To jest plenerówka, ale nie składa się w całość. O, tak jakby brakuje jeszcze tutaj czegoś pomarańczowego. Może tam z góry to będzie widać. No ja wiem, że to jest plenerówka, raczej taki podpuch to tutaj nie robią. Nie aż takie. Bardziej takie śmieszkowe na zasadzie... Haha, myślałem, że to będzie coś bardzo skomplikowanego, a tak naprawdę to nie jest. Tak naprawdę to jest strasznie proste. Kurde, no patrzcie, no. No co za... No co za kurde... No z tej perspektywy nie dam rady. Nie, może z góry, kurde. Co jeszcze tu mamy? To już nie... Okej, tu sobie można wrócić. Dobra, co mamy tu? Plenerówka, tam musi być łódka. A, dopiero z łodzi. No dobra, to ma sens. O mój Boże! To co Ania napisała. Macie tak, że pewna muzyka jest dla was tak piękna, że nie możecie wytrzymać serduszkowej i emocjonalnej i chce wam się płakać i to tak wbija się wręcz w środeczek człowieka i wychodzi sytuacja, w której uwielbiasz jakiś zespół, ale nie jesteś w stanie go słuchać, bo ma zbyt duży ładunek emocjonalny. Rajsza, Michał. Nie, niespecjalnie. Tak, jak? Co? To wy tak nie macie? O, nawet nie zespół, ale na przykład nie jedna konkretna piosenka, albo jeden fragment piosenki. Ja mam tak z wieloma piosenkami, ale chociażby jest piosenka zespołu Maximum de Hormon. Kurwa, nie pamiętam, bo mają po japońsku tytuły. Yashu Fukushu chyba się nazywa piosenka? I jest po prostu taki moment, gdzie ja mam zawsze takie ciary, jak ten moment po prostu wchodzi w tej piosence. I wręcz takie, tylko to trzeba wtedy, jak tak w tle leci, to nie, ale tak jak się dopierdoli w słuchawkach po prostu, wiesz, głośność, już taki i wchodzi ten ładunek emocjonalny, już takie, o, ja pierdolę. Dobra, tu musimy zrobić sobie, kurde, no, kartek mi zacznie brakować, nie, a nie, przepraszam, mam więcej, dobra. Kolejna kartka. Tutaj musimy, słuchajcie, narysować sobie figury. Raz, dwa, cztery, czyli pięć kresek. Pięć kresek, ciach, tu jest wyjście. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I musimy tutaj zrobić... Taki i tu mamy taki, czwóreczkę. I teraz jak to zrobić? Czwórka mogłaby być tu, a to mogłoby być tu. Pytanie, czy mamy tam jakieś przeszkody?
Przepraszam, nie mamy żadnych przeszkód. Mamy tylko kółko, od którego musimy zacząć. Ono jest tutaj. Ale jak wchodzimy, to już musimy to mieć ogarnięte. Więc to jest śmieszne, że nie musimy tu robić zagadki po kolei, ale i tak, od tego musimy zacząć. Co już nam implikuje pewien problem. Musisz pójść tu. No bo nie mamy jak ich połączyć, więc w sumie finalnie przydałoby się, żeby było tak i było tak. Czyli musimy pójść, muszę pójść tędy, 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 tędy. Raczej wydaje się, że droga będzie całkiem, kurwa, prostacka. Wręcz do zrobienia. Tylko muszę teraz to skasować. Ja zawsze płaczę na muzyce z Mój Brat Niedźwiedź. O, dobra bajka to była. Dobra, tu musimy sobie zrobić tak. Zrobić sobie... bo czekajcie, wejście mam tu, nie? Na środku. Czyli dotąd. W ogóle tam chłop coś sprzedaje, jakieś wory. Tutaj. Teraz tu. Tu. I tak naprawdę... Jedną figurę już mamy zrobioną, teraz... O, żeż ty, waflu jeden. Tego nie przewidziałem. Nie zauważyłem, że tego nie mamy. Że to jest przerwane. To jak ja mam to zrobić? A, i dlaczego to mi się zrobiło? What the fuck? Nie powinno. Nie wchodziłem na to. Tędy nie mogę przejść. To jak mam tą figurę zrobić? Jak mam tą figurę zrobić, jak to jest jedyna pozycja, w której ona może zostać zrobiona? Ale chwila. Aha, tu nie mogę tylko przejść. A jak zrobię... Tak, to mi tutaj zrobi tą figurę. No dobra. Czyli w teorii... Tak, 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 ale wejście na planszę jest w tym miejscu, więc to już po prostu idę sobie tak, tak, tak i to jest ogarnięte, ta figura jest ogarnięta. Zwłaszcza, że muszę zacząć od tej strony, od tej... A, no tak, bo z tej kropki robię w tą stronę. Czyli jednak muszę zrobić tak, 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 tak i domknąć figurę w tą stronę. Okej, okay, no to widzisz. To chwilę, ja muszę to przerysować jeszcze raz. Nie pomyślałem, że ja w złą stronę po prostu to sobie zaplanowałem przejście, bo tu jest kropka. Przecież wtedy jest rozdzielone, czyli tutaj musimy dojść tak, tu wrócić się, zrobić tak i dojść tu. Teraz jak ja muszę kurwa to zrobić? Pójdę do góry, ale to mam przerwane. No dobra, a spróbujmy. Tu jest tylko to wejście na wieżę. Czyli tak, tu. To już nam się robi tak. Tu musimy przejść dwa. Tu musimy przejść tak. No i tu już mamy tą pierwszą figurę narysowaną. Ale teraz jak to odciąć, przeskakując tam? A ty, czekajcie, bo tu mam podest w ogóle. Ale podest jest tylko, kurwa, tu. To mi to niewiele daje. Daje mi co prawda tą możliwość zawrócenia. O, przecież tu są podesty, mogę sobie przejść tędy. Okej, okay. Czyli stąd mogę pójść tu, wejść tu. Wejdź na to i to mi wtedy tam, wiecie, odetnie. Teraz się cofnę po swoich śladach i po prostu przejdę po tych podestach. Muszę wejść tu. I tu. I teraz tu. Jej! I'm a genius. Potem skłoniłem, że na te podesty mogę przecież zejść. A wiem, co to jest. To jest wyjście do lasu.
Już tu byliśmy, w tym kierunku. I tu jakieś będą jeszcze plenerówki na pewno do zrobienia, ale na razie to olejmy. Klap klask, dziękuję bardzo. Chyba Kenny G tak na mnie działa i Bryan Adams w Mustangu. Sandy Bangle i Brothers Under the Sun. Okej, okay. Nic mi to nie mówi, no ale odnosiła się do tego, co Ania pisała. Dobra, i tutaj znowu mamy kolejną planszę. Nie, muszę to rysować niestety. Mamy dwa wyjścia możliwe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyjście możliwe jest tu albo tu. A, i możemy je przekręcać. To przynajmniej tyle. Dobra, teraz idziemy zobaczyć, gdzie jest kropka. Kropka jest tu, ale kropka jest też... A, to jest symetryczne. To jest symetryczne. Czy gdzieś mamy jakieś przerwanie czegokolwiek? Czy nie? Wiem, że teraz porozpieprzam to, ale... A, proszę bardzo. Znowu ta plansza. I to jest taki seria plansz, które znajdujemy w różnych miejscach, ale totalnie nie wiem po co. I zrobione. I kurwa, co z tym? Nie wiem, to się gdzieś zapisuje? Nie mam pojęcia. Okej, tu mamy powrocik i wyjście znowu na mury. Ui, cała plansza będzie kolorowa. Przepięknie. Okej, resetujemy. Czy to jest po prostu symetryczne, ale... I zaczynamy tu. Czy naprawdę wystarczy pójść tu, tu, tu i tu? Raz, dwa, trzy. LOL, to była najprostsza zagadka ever. Nic nie było w niej trudnego, naprawdę. No kurwa, jaki ochroniarz, nie ma tu przejścia. Teraz już jest, ale trochę mnie wystraszył, w ogóle mam miecz. To jest niebezpieczne. Dobra, idziemy teraz tu. Teraz idziemy tu, kolejna wieża i kwiatuszki. Tu nic nie widać, tu nic nie widać. Tu nic za specjalnie. Raczej nic tu nie ma ciekawego. Dobra. Ogrody. Znaczy te. O! To jest kropka w ogóle. Patrzcie. Ciuk, 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 ciuk. Idzie gdzieś tu. Patrzę, czy coś tu już z tego miejsca widać takiego. Aha, ale tu mam... Nie, mam wejście. Dobra. Chodźmy do góry. To niespecjalnie. Cokolwiek zobaczę. W złym miejscu tam to okno było ustawione. Też tak mieliście, że jak wchodziliście na jakąś, nie wiem, wieżę widokową, czy jakieś, nie wiem, latarnię morską i tak się po prostu chodziło i patrzyło w każde okienko i tak masz takie, o, widzę kawałek morza, nie? I takie, aj nie. Ja pierdniczę, jakie piękne teraz powstały nam wzorki tutaj. Wszystko stąd widać. Czyżby to oznaczało, że mam powtórzyć teraz te wzorki? Tutaj, na tej planszy? Tak to wygląda trochę, nie? Tylko cholera jasna. Ciężko to ugrać. Chłop znalazł drzwi do lasu i nie mogę się we własnym domu znaleźć. Ej, ja muszę sobie zdjęcia zrobić, słuchajcie, tego, jak to wygląda tutaj, bo przecież nie zapamiętam. A z poziomu planszy tego nie widać. A, okej, okay, tutaj teraz widzę, że jakieś są te podesty takie i one to jakby blokują część trasy. Okej. Okay.
to jest autentycznie powtórzenie tego wszystkiego. Dobra, to spróbujmy zacząć. Czyli tak, stąd lecimy tu. Chwila, one się kurwa zazębiają jakoś. Jak to? Nie mogę tak zrobić. Jak... Znaczy, czekajcie, no zacznę to jakby oryginalnie. Tak. I skończyłem tu. Jakby to ogarnąłem, ale przecież tej drugiej planszy teraz nie mogę kontynuować, bo jakby kropka jest w tym miejscu tutaj, ta nowa, różowa. Czy ja mam to wszystko zrobić jakby teraz wszystko naraz, bez znaczenia jak? Może muszę to połączyć jakoś inaczej. Może nie ma konieczności, żebym ja to wszystko, wiecie, robił tak, jak było wcześniej. No ale to tak ciężko teraz będzie to kurwa zrobić. Tak po prawdzie. Co? Jestem pierwszy raz od kilku streamów jeszcze świadoma. Aha, bo to wtedy już na... Dobrze wracać do zdrowia. A, okej. Okay. Myślałem, że przez pracę, że tak do późna pracujesz, ale okej. Okay. Dobra, no tutaj na początku było w miarę. Tu myślę, że trzeba by było zrobić... No nie, tutaj tak nie zrobię. Dobra, jeszcze raz. Może po prostu się nie pierdzielić, nie sugerować tamtym. Tylko robić po swojemu. To właściwie można by też odciąć. Och, kurde, jak ja to... Tak chcę zrobić, okej, dobra, to mam. Figura zrobiona. Teraz cztery takie. Aha, ale ja tam znowu tak mam. Hehehe, kijowo zrobione, nie odetnę teraz tego. Kurde, wcześniej to nieźle zrobiłem, a teraz... Okej, dobra, to jeszcze raz. Tu... To tak sobie wcześniej fajnie odciąłem w ten sposób. O. Ciap, ciap, ciap. Zrobimy tak. Ale tu już wchodzę na... Kurwa, no w złą stronę to jest. Jasna dupa. Nie musi być w takiej samej kolejności i nawet nie układam w takiej samej kolejności, co na dole. A możemy zrobić coś takiego. Teraz na przykład tak. Okej, i mamy to odcięte. Teraz możemy tą figurę zrobić. Na razie po prostu ja próbuję, nie? Bo nie wiem co... No i chuj, na przykład teraz nie zrobię tak. Bo nie mam jak zrobić w ten sposób. Ale tak naprawdę mogę tą figurę połączyć z tą, która jest tuż obok. I wtedy nie muszę mieć tego w ten sposób zrobionego. Bo tą czwórkę wtedy mogę mieć gdzieś indziej. Tylko ważne, żeby to zakręcić. Czyli tą bym zrobił w ten sposób. I wtedy tą czwórkę... Chuj, też nie zrobię. Musiałbym mieć tak. Ale mogę to zrobić tak. I wtedy tą czwórkę tu... Czyli musiałbym zrobić tak. Chuja z tego będzie. Musiałbym tak zrobić. Ojej. No dobra, a inaczej mogę, wiem jak. Dobra, czekajcie. Tu cofamy. To zrobić tak. Teraz tą czwórkę tak. I teraz...
I teraz jeszcze mam problem z tym. Ale może nie. Bo może bym to jakoś też połączył z nimi. Tą ostatnią jakoś połączyć. Mógłbym ją... Nie, nie mogę tak dać. Kurde no. Może być takie, że meta, że ten nieobracalny będzie gdzieś na dole. No wiem, wiem, wiem. Ale może my wiem co, tak zrobić. I wtedy ten ostatni się też tu układa. Tak, udało się. Jej, laser odpalony. Keep. A że keep jako właśnie jakaś tam fortesa czy coś funkcjonuje. O mój Boże, patrzcie, tutaj są też cztery labirynty. I będzie to samo. W sensie... Zrobimy te cztery, a potem będziemy mogli... I patrzcie, tutaj się nawet nam robi coś takiego. Ha, nie zadziałało. A, chwila. Ale tu się kolor zmienia, to nie ma sensu. Ja pierniczę. Trochę to dziwne, bo się kolory zmieniają. A, do góry, znaczy no, górą muszę. Ale to jest wielka pojebana plenerówka. O mój Boże. Gdzie to kurwa poleciało? Tu gdzieś zaraz za murami jest kolejny monolit. O nie! Kolejny monolit! Monolit. Zamek. Go nazwiemy. No, pojebanie długa, nie? Tu jeszcze patrzę, czy tu jeszcze jakaś jest taka... No nie, one się już nie łączą chyba. Na murach jeszcze patrzę, czy na tych ścianach coś jest, ale też nie widzę. No dobra, mamy kolejny laserek. Który tak, kurwa, ledwo co przelatuje, ale przelatuje. O, właśnie, tu mamy kolejną. Okej. No jeszcze patrzę, czy gdzieś coś następnego bym tu miał. Gdzieś skądś, nie wiem, na niebie. Nie jestem pewien. Czy coś gdzieś widzę? Dobra, na razie chyba schodzimy na dół i próbujemy teraz ogarnąć coś z tymi ogrodami, słuchajcie. Kiedy już myślisz, że jesteś bliżej końca, tu kolejny monolit. Tak, nie, ale Ozzy napisała, że 135 zagadek na monolitach, a patrząc na to, co ja miałem, no to mi się nie zgadzała ilość. Dobra, pytanie teraz za 100 punktów. Jak ja mam, kurwa, to otworzyć? Z jakiegoś innego miejsca w ogóle, lol. Okej, czyli doszedłem do wieży, ale w ogóle ogrodów nie ruszyłem. Czy teraz muszę... Nie, tu jakiegoś powrotu? Znaczy powrót jest, a nie, tutaj jest powrót, debil. Powrót jest, tylko... Aha, tu mam otwarte. Czy ja byłem tu? Byłem. Czy mi to coś dało? Nie. Chyba nie. Chyba mi tu nic nie daje, że ja tu wejdę. Dobra. Wydaje mi się, że po prostu olałem sprawę tego, że tutaj się wchodzi do tego labiryntu i tam jest na końcu zagadka. Muszę przejść fizycznie ten labirynt, a potem... No właśnie, trzeba by chyba zapamiętać, którędy przechodzę, żeby odgadnąć ścieżkę. Czyli tak, wchodzę, trzymam się lewej, idę do prawie samego końca i potem tak. Wchodzę, trzymam się lewej, idę do prawie samego końca, a potem robię taki ziugas. Prosta sprawa. Dobra, tu jest kolejny labirynt, a tu jest... Aha, i mi się wyjście tak jakby na dziedziniec główny otworzyło. Świetnie. Teraz tu kolejny labirynt.
jest całkiem wręcz prostacki. Wchodzę, idę w prawo, jeden do przodu, znowu w prawo i do samego końca. Wchodzę, idę w prawo, tu i do samego końca. Ale według niego to nie. Z jakiegoś powodu, nie mogę tędy przejść. Nie wiem dlaczego. Mogę też zrobić taką trasę. Ale też nie. Okej, co jest w takim razie nie tak? Tu są takie trawy niskie i może one oznaczają barierkę? Mhm. Czyli tak, tak mi się wydaje, że to chodzi. Czyli tu nie mogę, tylko muszę tędy. I tu też nie mogę na wprost, tylko muszę tędy. A to chodziło. Tu jakieś odpowietrzniki widzę. Hej, tutaj zlewali pomyje. No i patrzcie, widzę tą ścieżkę, ale nie widzę dalej kropki nigdzie. No kurde, myślałem, że tu będzie kropka gdzieś widoczna. Na 100% to jest plenerówka. Jakiś sywy wam im się wylał. Okej, no tutaj na pewno nie wchodziliśmy. To też wygląda, jakby to mogły być jakieś zagadki z tymi kwiatami. Serio to tak wygląda. Ale... coś tu nie działa. Boiler im wybuchł, kurde. Okej, to jest dziwne. Przynajmniej mamy cień w tej grze. Jakby to miało być zakończenie czegoś, ale... gdzie i jak? Z której perspektywy? No i dupa, myślałem, że to będę miał ścieżkę. No, na 100% to wygląda jak zagadka, no. Ale jakoś mi tu... nie działa to. Gdzie ja miałbym tą kropkę znaleźć, nie? Na 100% to jest kreska. No dobra, nieważne. Chodźmy dalej. Może coś potem się wykmini. Dobra, co mamy tutaj? Tu znowu nie mamy żadnej trawy. Nie wiem, czy chodzi o dźwięk? Bo czasem jest inny dźwięk kroków, a czasem inny, ale to jest pytanie, czy to jest po prostu... No właśnie, nie? Ten wir w niektórych miejscach chrupie, a w niektórych nie. No tu zachrupał. Czyli tu nie. Tu już nie. Może tędy. Tu nie. Kurwa. Okej. Teraz już mam. Czyli tak, tu. W prawo. Tędy? Do ściany, w prawo i potem omijam. Tędy, do ściany, tędy i potem tak. Kurde, ależ ja jestem inteligentny. Oczywiście, wy też. Zauważycie te same rzeczy, co ja. Dobra. No teraz to już nie wiem co. Cienie, kurwa?
jeszcze cień może być, ale też mi się wydaje, że przejdziemy w inną stronę też po cieniu, znaczy poza cieniem, no. Trzymaj się, Rasza, trzymaj się. Do zobaczonka. Dzisiaj wtorek, no to widzimy się w piątek. Miłej nocki, do zobaczenia. O, już jest za 15:12, o mój Boże. Dzisiaj nie będziemy też długo siedzieć jakoś. No nie mam pomysłu, tak szczerze mówiąc, co tu jest. Co tu jest właściwe, tak szczerze mówiąc. Ha, ale ten labirynt się nie zgadza z tym. Część ścieżki jest jaśniejsza. Aha, że no tu jest jakiś taki fragmencik. Że taka wychodzona bardziej. Ale to się nie zgadza z tym. Ten labirynt się nie zgadza z tym labiryntem, który jest tutaj. Co najwyżej może być jego lustrzanym odbiciem, ale... No nie, też nie. Nie, to nie chodzi o to, że jest jaśniejsze. Popatrz, tutaj też jest jaśniejsze. Ten labirynt jest inny niż tam. Pójdę do samego końca, potem muszę się cofnąć, ale takiej opcji nie ma na tym labiryncie znowu. Czyli tak, muszę jakoś... wykminić. Dobra, to czekajcie, ja sobie go narysuję, ten, który tu mamy. Czy jest tak? Tu jest wyjście, tu jest zaczynamy. Okej. Trzy. Jest tak. Tu jest przez środek, tu jest w ten sposób. I tu jest jeszcze tak. Tak? Dobra, zgadza się. No właśnie, chcę zobaczyć teraz, jakie mam możliwości stąd. Bo jak wchodzę... Potrzebuję długopis teraz. Miałem przed chwilą. Tu jest. Okej, wchodzę. Też może go, kurwa, z góry zobaczyć po prostu? Tak, wiem, rozumiem. Są ten labirynt i tamten labirynt są różne od siebie, ale jest jedna ścieżka, która jest wspólna dla wszystkich. Stąd mogę przejść tak jakby trzy. Tak czy nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Tu mogę iść do końca dopiero tak. Jak przejdę się w ten sposób. Tu mogę się wrócić. Okej. Tu stąd mogę pójść tak. Tutaj mogę pójść tak, o jeden, dojść tu, tu są dwa takie, tu jest wyjście, tylko kurwa coś mi się tu nie pokrywa teraz, tu jest wyjście i tu jest jeszcze takie przejście. Okej. Coś nie bardzo chyba. Tu. Tak jest, tak.
Tak. Nie, no coś kurwa za dużo tych przejść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No okej. Czy tak, tu jest jedno, tu jest drugie. Trzecie się łączy z czwartym. Kurde, teraz ja trochę napazgrałem. Piąte jest osobno. Tu się łączy tak. Kurwa, trochę sobie nabazgrałem i teraz już się zgubiłem. No to jest tak. Tu możemy przejść tak. I tak do końca jakby. Tu możemy przejść tu. Jeden, drugi. I tu się łączy, a tego nie ma, tylko jest w tą stronę. I znowu potem jest tak, tak i tak, i tak. I tu jest przejście tak. No dobra. Czy ja już będę miał rozwiązanie teraz, czyli tak, powróćmy tędy. Tu, tu, tu i tu. Jest! Udało się, dobra. Okej, zrobiliśmy. I teraz mamy jakby powrót na wieżę i jak rozumiem, to z wieży po prostu będziemy mogli potem zobaczyć jeszcze raz tą planszę. Tutaj chociaż to niczemu nie służy. Chyba, że to po prostu pozwala odblokować też laser, nie? Tylko nie wiem, czy... Aha, tu mam jeszcze środek pokazany. Tylko teraz pytanie, czy mam przejść dokładnie tak samo, jak tu było? To do przejścia, czy jak? Czy o co tu kaman? Tak, ja sobie też nie wszystko, kurwa, zapisałem, no bo po co? Część to widzę, ale część to nichuja. Kurwa, no serio? Musiałem to pozapisywać? To będzie pojebane. Ej, no serio, jakby to wszystko, kurwa, sobie trzeba zapisywać w takim układzie. Ten, powiedzmy, że mam. Ten pierwszy, no to jest, to widzimy, tu jest wyjście, tak, 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 tak i do wyjścia. To jest jedynka, to jest czwórka, ale ona będzie do góry nogami chyba, no tak, oczywiście będzie do góry nogami. Tu jest trójka, trójkę mamy tak, mieliśmy tu, w dół, aż trzy pola. Tak, tak, dwa wróć, tak i tu. I to jest trójka, ona też będzie do góry nogami. Tylko nie pamiętam dwójki teraz, kurwa, ni chuj, muszę się tam wrócić. No i trójkę zapamiętam, no ja właśnie kurde, dwójki nie pamiętam, dobra, ale już tam przejdę. Chociaż tak naprawdę wystarczy mi, kurde, podejść teraz do tych plansz i po prostu je przerysować. Tak, jak sobie teraz pomyślałem. Tu nie ma przejścia. Aha, okej, okay, dobra. Muszę przejść ten labirynt, żeby wrócić tu. Trójka. Się zgadza. Tak naprawdę wystarczy... O, tu jest jedynka. Jedynka się zgadza. I tutaj mamy dwójkę. Dwójka, nie jedynka, dwa. Tak, tak, tak,
ten sposób, tak i tak, i tu jest wyjście. Aj, dobra, to teraz na wieżę. No ja nie spodziewałem się, że będę aż tak potrzebował, nie? No bo to że tam robiliśmy na przykład rozwiązania w tamtym... kurde, jak mam teraz wrócić na tą wieżę? To, że tam robiliśmy rozwiązania tu, to się okazało, że nie możemy z nich skorzystać robiąc tą górną planszę, bo one się różnią, tak? Jakby brakuje przestrzeni pomiędzy planszami. Były zlepione ze sobą nawet, no, po prostu jakby pokrywały się, pokrywały się. Dobra. No tak, przypuszczam, jedyneczkę lecimy tak, tutaj, to była jedynka. Jedynka, prosta sprawa. Dwójka, musimy pójść tędy, tu zrobić tak i tu zrobić tak, okej. Okay. Trójka, pamiętam wizualnie, to będzie to. I teraz ta czwórka cholerna. No, wrócę sobie planszę, będę widział. Tak, tutaj, tu i tędy. Jej, zrobiliśmy, no ale to jakby przypuszczalnie to odpaliłoby laser, nie? I tyle w sumie w temacie. Ha, no dobra, moi drodzy, to mamy zrobione. Jakby nie było to konieczne, ale mamy to zrobione. Zameczek, co? Która jest? 23:56, kurde, pół godzinki. Jeszcze pół godzinki i kończymy to. Nie wiem, czy tu są jeszcze jakieś plenerówki, czy to jest wszystko. Dobra, to ominimy. Nie wiem, co z tym, bo jak tutaj wejdę, jakby ta wieża wydaje się nie mieć sensu trochę, ta platforma tutaj. Czy ja tu coś mogę zrobić stąd? Tu co najwyżej na to sobie mogę spojrzeć, ale... Wydaje się, że z tej perspektywy absolutnie nic nie mogę zrobić. Raczej te krzaczory nie są linią. Były bardzo dziwną linią, jakby były. Dobra, to zróbmy tak. Idźmy tam przez ten zamek. Tam, gdzieśmy wyszli na brzeg. Zobaczymy, co tam się dzieje. A chwila, a jeszcze z tej wieży, albo z tych murów. Tu takie ładne łuki, ale nie widzę tutaj, żeby się kropka z tego robiła. O nie! Chciałem sobie w końcu skończyć Cyberpunk, ale mój chłop grał na moim koncie z innego kompanii, zrobił synchronizację. O nie! Ale co, straciłaś jakoś zapis teraz przez niego, czy...? Ale jak rozumiem, coś ci z zapisami mógł spieprzyć. Ja pamiętam, jak mój brat właśnie też kiedyś grałem w jakąś grę i byłem już prawie pod koniec, po czym on zaczął grać. No i ja po prostu nie wracałem do tej gry i mam takie, dobra, grał sobie, tylko że potem się okazało, że nadpisał moje pliki. Zresztą, nie wiem, zrobił zapis na tym samym slocie i po prostu ja byłem pod koniec gry, ale nie wiem, kiedy jej skończyć, no i już jej nie mogłem nigdy skończyć, bo... rozpieprzył mi zapisy. Tak to jest, jak ci ktoś grzebie w kąpie. Kurde, no tutaj jest, popatrzcie, znowu jest ten, ale to przypuszczalnie też z łódki będziemy mogli tylko zrobić. A, ty nie możesz odpalić, bo on straci swój zapis. A, rozumiem. Walić to, odpal, niech straci, niech się nauczy. Nie no, żartuję, takie rzeczy się nie robi. Pamiętam, jak kiedyś były moje urodziny. Patrzcie, tu też jest, kurde, kropka. Były moje urodziny. O... Jakoś tam, nie wiem, w podstawówce? Musiałem być w podstawówce. No i wiecie, urodziny w domu, poprzedzili koledzy i tak dalej. Ale też jakaś tam rodzina była moja. No i
coś tam z kolegami, a ja już miałem komputer, nie? No i z kolegami coś tam rozmawialiśmy i ja powiedziałem, że pokażę im Quake'a. Miałem Quake'a trójkę zainstalowanego, oczywiście bez dostępu do, nie miałem internetu, więc mogłem sobie tylko tam cisnąć po prostu po planszach. I w Quake'u można było robić takie osiągnięcia, powiedzmy, i te osiągnięcia się w menu po prostu zliczały. No i w pewnym momencie przyszedł mój wujek, który był totalnie niekomputerowy i stwierdził, dobra, wystarczy tego grania na komputerze, teraz się trzeba bawić, bo jest impreza, coś tam. Dobra, no i on chciał wyłączyć grę, ale zamiast nacisnąć exit, nacisnął jakieś coś innego i skasował mi wszystkie te wyniki, nie? W sensie ja miałem tam nastukane tam dziesiątki jakichś punktów i on po prostu to wziął i jakby w menu ktoś dał możliwość skasowania tych punktów. Dlaczego? Nie mam pojęcia. W sensie tych osiągnięć. Po co kurwa w menu gry skasowanie osiągnięć? Nie wiem. Dobra, co my tu musimy zrobić, bo tu mamy dwie strzałki. Nie powinniśmy móc tego tak zrobić, ale... Whatever. Tak było dobrze? Seriously? No okej. Okay. Tu widzę jakieś plenerówki, ale kurwa, nie wiem, z samolotu chyba bym musiał je robić. Albo jakoś... muszę zejść na dół pod ten statek i dopiero będę mógł to zrobić. Tak przypuszczam. Wiecie, finalnie to był tylko Quake trójeczka, w którego grałem tylko i wyłącznie sam ze sobą. What the fuck? Słyszałem jakieś pojebane dźwięki. Wchodzisz do wraku, który się kurwa trzyma na samej rdzy i to jeszcze wydaje jakieś dziwne dźwięki. Żeby to było skrzypienie, to wszystko spoko. Ale to są jakieś mega niepokojące dźwięki. To jakaś lina. Ta lina wygląda jak kółko. Czekaj, czy to tylko taka podpucha, czy... No chyba nie. What the fuck? Wygląda, jakbyśmy musieli z piętra wyżej to zrobić. Dobra, na razie jeden pokład na raz. Aha, to mi pozwala tutaj dojść. Wszędzie widzę albo kropki, albo linie, ale nic w całości. Tu była sterówka, ależ to wszystko sprzerdzewiałe. No co ci tam nie pasuje? Aha, może za szeroko było. Tak. No okej. Okay. Jedno ogarnięte. Kurwa, straszny ten. Straszny ten statek. Okej, tutaj już też nie zrobię nic. No i bagna. Myślicie, że to też są kulki? Z kreskami? Właściwie teraz nam to bagno tutaj zostało tylko do ogarnięcia. No i będzie pływanie łódką. O, proszę bardzo. A shipowner was about to send to sea an emigrant ship. He knew that she was old. And not well built at the first, that she had seen many seas and climes, and often had needed repairs. Doubts had been suggested to him that possibly she was not seaworthy. These doubts preyed upon his mind and made him unhappy. He thought that perhaps he ought to have her thoroughly overhauled and refitted, even though this should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also.
he would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland to seek for better times elsewhere. He would dismiss from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of builders and contractors. In such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was thoroughly safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart and benevolent wishes for the success of the exiles in their strange new home that was to be. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall okay. we say? Kurwa, fajna ta that he was verily opowiastka. Guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet inasmuch as he had knowingly and willingly worked himself into mm-hmm. that frame of mind, he must be held responsible for it. William K. Clifford, 1874. Karol, już mam 28 urodziny, co ja robię ze swoim życiem? W sensie w tym momencie? Jakby dzisiaj 6 grudnia? W sumie 6 grudnia, nie wiem, czy mój dziadek się urodził. Świętej pamięci dziadek urodził się właśnie 6 grudnia. W Mikołaja. No to Karolos! Nie mam czapki urodzinowej, ale wszystkiego najlepszego! Najlepszego, Karolos! 28 urodziny. No cóż ci powiem. No, teraz to już idzie z górki. Tak to będą 30, 31, przestaniesz liczyć. No, ale gratulacje. Przeżyłeś 28 lat. To się ceni. O mój Boże, co ja tu mam zrobić? W sensie... To wszystko jest zagadką dźwiękową. O, dalej nie mogę iść, lol. Szczerze mówiąc, wymiękam. Te plumknięcia tutaj są to rozwiązaniem tej zagadki, naprawdę? W ogóle nie wszędzie dało się przejść. Przedtem tu było jakieś takie jedno, że się nie dało. O, nie da się przez środek przejść. W żaden sposób. Tutaj też nie mogę. I tu, i tu. Ale stąd jak zacznę, to mogę. O mój Boże, naprawdę, jeżeli to jest... Jak lustrzane. O, teraz nagle tu nie mogę. No jak? Ja, no, tu nie. Ale z tej strony mogłem przejść, tak? Czy nie? Nie, to jest jakieś pojebane. To jest jakieś turbo pojebane. Nie wiem, co ja mam tutaj zrobić, szczerze mówiąc. Może to nie na tą godzinę. Okej, okay, ja bym chciał w ogóle móc zejść tam na ląd, ale to jest kurwa niemożliwe. Zresztą nie wiem, czy ja tam zejdę pod spód jakoś? Spróbujmy się cofnąć. Ja tu nie wiem, jak tu zejść na dół. Tu. Z
której kurwa strony? Dobra, statek jest oficjalnie trochę pojebany. O, patrzcie. Ui! A mówiliście, że od dołu się to ogarnia. To na pewno nie. Kurde, coś nie mogę. Może z innej perspektywy bardziej. O, proszę bardzo. Trzeba się inaczej ustawić po prostu, a nie że od dołu. No tak to nie. O, teraz. Wydaje mi się, że stoję w tym samym miejscu, ale nieistotne. Okej, okay, to wszystko idzie do tego jednego obelisku, który mamy tam. Ale tu jest na przykład jakaś inna. Oh shit. Niżej i to już jest. I to już nie wiem, jak to może faktycznie jakoś od dołu się. Shit, nie spadnij. To ewidentnie jest, ale jest turbo pojebana. Aha, od dołu na łódce trzeba. Dobra, a teraz jak tu wyjść stąd? Tędy chyba. Tak, to zielone też jest zagadką, ale też od dołu. A czy też z łódki trzeba to zrobić? Kurde mol. No ale tutaj jestem kurwa, więc święcie przekonany, że to trzeba stąd zrobić. Ale to nie pasuje do siebie po prostu, no. Plus też nie ma końca, bo to się za twardo kończy. Tutaj jest koniec dopiero. Ale tu nic nie pasuje. Ojojojojoj. No dobra, chyba sobie tutaj, kurde, odpuścimy w takim razie. Zostajemy tutaj przy tym stateczku. Tak jak mówię, została nam jeszcze ta dżungla. A potem pływanie łódką. No i oczywiście parę takich rzeczy, takich miejsc, w których nie byliśmy. Aż chcę sobie na trofea zobaczyć. Kurde, 65% trofeów już żeśmy kurwa zrobili. Nieźle. Okej, okay, złoto dostałem za dosłownie drugi laser. Nieźle. To też za ten lasek mały. Tu jeszcze mamy, czekajcie. Bunker laser jest jeszcze. Treehouse laser, no to tam jest ten domek na drzewie, na tych. Co my tutaj? Reach the end, okej. Okay. Ukończ pewne wyzwanie, okej, okay, zajebiście, dziękuję bardzo. Zostały nam 4, tak naprawdę 2 lasery, czyli fabularnie, potem odkrycie końca fabularnie i tak naprawdę zostanie nam jeszcze jedno trofeum do zdobycia, które zrobiło ledwo 2% osób grających w tą grę, ale z drugiej strony większość tych laserów zrobiło, no poza tym pierwszym laserem, to większość tych laserów odblokowało nie więcej niż kurwa 15% osób, więc no. Dobrze. Słuchajcie, tyle na dzisiaj.